Jesteśmy na manifestacji w Warszawie, z nami prezes Jacek Zarzecki. Jakie są szanse na to, żeby ta ustawa jednak nie była w tym kształcie, która została zaproponowana w parlamencie, w Sejmie? To od nas, od polskich rolników zależy to, w jaki sposób ta ustawa zostanie przyjęta. To my musimy dzisiaj wywierać nacisk na polskich senatorów i na polskich parlamentarzystów. To oni dzisiaj decydują o losie polskiego rolnictwa i my zrobimy wszystko, żeby zablokować tą szkodliwą dla polskiego rolnictwa ustawę. Niektórzy mówili o tym, że ta wprowadzenie zakazu uboju religijnego nie ma żadnego wpływu na polskiego eksportu, a my udowodniliśmy, że ma, i to znaczący. Polski drób, polska wołowina jest znaczącą siłą dla polskiego rolnictwa. To będzie oznaczało dla eksportu, jeżeli w tym kształcie ta ustawa by jednak przeszła. Ta ustawa będzie oznaczała śmierć dla polskiego eksportu, dla polskiej wołowiny, dla polskiego drobiarstwa. Zwijanie tych dwóch najbardziej rozwijających się sektorów polskiego rolnictwa. My na to nie pozwolimy i dlatego dzisiaj jesteśmy tu i będziemy zawsze wtedy, kiedy będziemy tutaj potrzebni, będziemy musieli walczyć o swoje prawa. Czy w Senacie te poprawki, które są na korzyść rolników, zostaną zaakceptowane, czy marne szanse na to? Liczę na to, że senatorowie, którzy są wybierani w jednookręgowych mandatach wyborczych, rozumieją, co się dzieje, że to jest krzywda dla polskiego rolnictwa i że te poprawki zostaną przyjęte i ta ustawa trafi do Sejmu, gdzie to wtedy posłowie będą decydowali, czy chcą rozwoju polskiego rolnictwa, czy też chcą jego zwijania. Większość w Sejmie pokazuje, że nawet gdyby było weto prezydenta, może ono zostać odrzucone. Mówimy o różnych sytuacjach w przyszłości. No, dzisiaj mamy taką sytuację, że jesteśmy na etapie procedowania w Senacie. 13 października będziemy wiedzieli, jak ta ustawa wyjdzie z Senatu, w jakim kształcie pójdzie do Sejmu. Liczymy na głos pana prezydenta, który już wybrzmiał kilkakrotnie, że nie pozwoli krzywdzić polskich rolników i polskiego rolnictwa. Wiemy, że jest rekonstrukcja rządu. Jest planowany już nowy minister, akurat minister pan Grzegorz Puda, jeżeli tak będzie, bo to jeszcze kilka godzin do oficjalnego potwierdzenia, ale on był akurat twarzą tych zmian, twarzą tej ustawy. Jak branża rolna przyjmuje taką kandydaturę? Ja myślę, że ciężko jest komentować na razie tych plotek o tym, kto będzie ministrem rolnictwa, ale wygląda na to, że wszystko wróci do normy, to znaczy do takiej normy, że rolnicy nie będą wspierali ministra rolnictwa, tak jak ma to dzisiaj do tej pory, bo dzisiaj rolnicy mówią, że stoją murem za Ardanem, tylko wyjdą na ulicę i będą teraz protestowali pod gmachem Ministerstwa Rolnictwa. To nie jest dobry ruch dla polskiego rolnictwa, bo ja nie wiem, jak teraz minister, jeżeli taki wybór padnie, taka decyzja padnie i pan ministrem rolnictwa będzie pan Grzegorz Puda, jak on będzie tłumaczył polskim rolnikom, że zwija to rolnictwo. Za moment rozpoczyna się manifestacja, a zatem dołączamy do protestujących. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.